czym się zajmuje służba cywilna, to tak na dobrą sprawę można byłoby powiedzieć o dwóch dość istotnych obszarach działalności administracji państwowej. Pierwszy to zagwarantowanie państwu stabilnej i profesjonalnie przygotowanej do pracy kadry urzędniczej i to jest pierwszy obszar funkcjonowania i rozwiązań prawnych w tej ustawie. A druga kwestia to to, żeby ci pracownicy czuli swoją odpowiedzialność, swoją rangę wykonywanej pracy. Stworzono stabilizację zatrudnienia, która gwarantuje ciągłe podnoszenie kwalifikacji i sprawia, że członek korpusu służby cywilnej staje się kompetentnym, profesjonalnym, rozumiejącym swoją służebną rolę wobec państwa pracownikiem. Jeśli chodzi o funkcjonowanie służby cywilnej w naszym województwie, to mogę powiedzieć, że towarzyszy nam w tym roku magiczna liczba. Można zażartować. Magiczna liczba związana z jedynką, a więc z tą cyfrą, która bardzo w wielu rankingach sytuuje czy pozycjonuje adresatów w uprzywilejowanej sytuacji. W przypadku naszego województwa ta magiczna liczba to 1111 etatów Korpusu Służby Cywilnej w aparacie administracji wojewódzkiej, czyli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, ale także administracji zespolonej, która na co dzień współpracuje z wojewodą, realizując zadania administracji państwowej. To, co państwo widzą, to również centralne obchody służby cywilnej. Z jednej strony bardzo bogata praca związana z dokumentowaniem administracji państwowej i stąd współpraca pomiędzy szefem służby cywilnej, panem ministrem Dowiatem Urbańskim, a IPN-em i Archiwum Państwowym, polegająca na tym, żeby w maksymalny sposób sięgnąć do archiwów państwowych i przedstawić informacje o rozwiązaniach, które obejmowały kodeks i zadania urzędnika państwowego. I ta publikacja na stulecie się ukazała. Poczta Polska zawsze jest ambasadorem wielu wydarzeń kulturalnych, historycznych, związanych z naszym krajem. I właśnie w tym momencie jesteśmy we współpracy z administracją rządową. Wydaliśmy znaczek pocztowy, który ma upamiętnić to wydarzenie. Jest to znaczek pocztowy z logo służby cywilnej na tle barw narodowych. Także została wydana karta pierwszego dnia obiegu, na której mogą państwo zauważyć również zdjęcia archiwalne z archiwum akt nowych. Znaczek został wydany w nakładzie prawie 100 tysięcy sztuk i jest dostępny w urzędach pocztowych na terenie województwa lubuskiego między innymi.